Dzień dobry Państwu, nazywam się Basia Kuchta. Od lat pasjonuję się ziołami, jestem miłośniczką ziół, a dzisiaj Państwa zapraszam do wyciskania z ziół soku. Będziemy robić dwie maseczki. Pierwsza maseczka to będą orzeszki lipy, a druga maseczka będzie się składała z liści łopianu, płatków owsianych i miodu. Zapraszamy. Garść orzeszków lipy zalewamy połową szklanki wrzątku, trzymamy około 20 minut i rozcieramy na papkę. Orzeszki lipy są bogate w olej, białko, polisacharydy, regenerują skórę, odżywiają. Są bogate w śluzy, flawonoidy. Flawonoidy są to związki organiczne, związki czynne, roślinne. Maseczka z lipy jest doskonała, doskonała po lecie. Możemy zregenerować sobie świetnie skórę. Druga maseczka to będzie maseczka z łopianu, z płatków owsianych oraz miodu. Ta maseczka będzie oczyszczająca, lekko zwężająca pory oraz odżywcza. Bardzo lubię korzystać z tego, co rośnie w zasięgu naszych rąk i co rośnie pod naszymi stopami. Uważam, że to jest najlepsze. Lekko poszarpany liść łopianu. Najlepiej młody. Namoczone wcześniej przez około 20 minut płatki owsiane, namoczone z wrzątkiem. Myślę, że dwie łyżki wystarczą. Oraz łyżeczka miodu. Wykorzystujemy to, co mamy pod ręką. I znowu ucieramy moździerzem. Formą alternatywną jest zmiksowanie liści z płatkami i z miodem blenderem. Ale my lubimy się zajmować takimi rzeczami i ucieramy ręcznie. Wkładamy w to energię, serce,